Witam na moim kanale. Dzisiaj bardzo nietypowo, bo będę chciała Wam pokazać jak owciornastek zasuwa po moim liściu. I to jest filodendron. Mówiłam Wam, że ja walczyłam tutaj z czornastkami. Mniej więcej minął miesiąc i znowu się pokazały. A szybko chcę to Wam nagrać, dlatego że... O taki chodzący przecinek. Uwierzcie mi, że gołym okiem ledwo go widać. I ta roślina... No, ona została w sposób już naprawdę mocno ograniczona przez te wciornastki, dlatego że mnie dosyć długo nie było w domu ponad dwa miesiące a osoba, która się zajmowała, opiekowała moimi roślinami, no nie miała pojęcia o istnieniu wciornastka. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że bez telefonu czy bez lupy tego wciornastka nie zobaczymy. To już po prostu widzimy efekty, i takie efekty widać o bardzo wyraźnie na tym liściu. Jak on już zaczyna się zmieniać, bardzo wyraźne ślady. Pokażę Wam tutaj też takie, może o, takie, nie wiem czy widzicie dobrze, bo to jest takie yy, przezroczyste, takie białe plamy. O, tutaj nawet. Już, o, tutaj nie wiem, czy tutaj dalej nie siedzi ten wciornastek, ale czy to są chyba raczej tylko plamy po tym wciornastku. W każdym razie dlatego szybko to nagrywam i ten film może nie będzie takiej dobrej jakości, ale to dlatego, że ja po prostu będę musiała chemię y, użyć i prawdopodobnie dużo liści tutaj wezmę obetne. Zastanowię się nawet, czy nie wszystkie, bo po prostu nie mam siły na walkę z tym wciornastkiem. Tym bardziej, że tutaj mi idzie nowy liść bo to jest bardzo mocna roślina i ona sobie da radę i prawdopodobnie mimo że to jest zima to ja po prostu obetnę te liście no aż się normalnie zdenerwowałam w tej chwili jak zaczęłam go oglądać i Naprawdę trzeba albo przez telefon oglądać, albo pod światło, albo po prostu kupić sobie lupę, bo uwierzcie mi, tego nie widać gołym okiem. A jak widać, no to już jest bardzo późno. Dobra, dzisiaj taki tragiczny odcinek, krótki, no ale musiałam go nagrać. Na razie pa.